Audycja Skala Zagrożenia, tygodnik Gazeta Finansowa, Robert Heda. Witam Państwa. Witam z uśmiechem, jak zwykle, podczas każdej audycji. Natomiast temat nie jest w żadnym razie śmieszny, należy do najpoważniejszych. Dziś rozmawiamy o terroryzmie, rozmawiamy o Hamasie. Pozwoliłem sobie nazwać tytuł audycji Hamas brudną bombą atomową świata. Najbardziej chodzi nam o omówienie konsekwencji ważnych, które dotykają także Polskę, wobec tego zaskakujących, bo odległość geograficzna od Bliskiego Wschodu jest spora. Jak na razie po ataku Hamasu na Izrael, przemoc rozlała się i na dwa państwa, czyli terytoria palestyńskie i sam Izrael. Rozlewa się przemoc w tej chwili na północną Afrykę, cały Bliski i Środkowy Wschód, ale zagrożony jest praktycznie cały świat erupcją terroryzmu. A w sposób taki spektakularny Europa, o czym porozmawiamy. Naszym gościem, który pomoże nam zrozumieć konsekwencje i następstwa tego, co się wydarzyło 7 października, jest pani Katarzyna Maniszewska, która już gościła w naszej audycji. Wobec tego pozwolę sobie tylko krótko przypomnieć, że naszym gościem jest pani doktor nauk humanistycznych, a zarazem prorektorka renomowanej uczelni Collegium Civitas. Pani doktor jest profesjonalnie, naukowo związana z tematyką terroryzmu. Zasiada w Radzie Naukowej Centrum Badań nad Terroryzmem. Jest autorką wielu publikacji na temat tej światowej plagi i badaczką tematu przeciwdziałania terroryzmowi. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. I od razu pierwsze pytanie, takie naukowe, ale zarazem chyba interesujące dla wszystkich widzów. Jak nauka interpretuje czy definiuje taką organizację jak Hamas i może także Hezbollah, bo to sojusznik, organizacja szyicka, która wspiera Hamas z terytorium Libanu? To jest szerokie pytanie. Powiedziałabym, krótka odpowiedź jest taka, definiuje jako organizację terrorystyczną. Natomiast terroryzm, jak już też rozmawialiśmy w poprzedniej audycji, ma tych definicji bardzo wiele. Niektórzy badacze wyliczają nawet około 200 różnych definicji terroryzmu. To trochę jest tak, że mówimy też o relatywizmie terroryzmu, to znaczy, i to też w olbrzymim skrócie, dla jednych terrorysta, dla drugich bojownik o wolność. I może to jest ważne w kontekście organizacji, o których będziemy rozmawiać, ale też chciałabym powiedzieć, że ja się z tym nie do końca zgadzam. Jednak temu służy ten namysł również naukowy nad zjawiskiem terroryzmu, żeby móc wypracować pewne definicje, które pozwolą nam określić daną organizację, czy też samodzielnie działającego przestępcę jednoznacznie jako terrorystę. I w obu tych przypadkach uważam, że mamy do czynienia po prostu z organizacjami terrorystycznymi. Tak jak wspomniałam, mamy tutaj mnogość definicji terroryzmu, ale jednak one mają wszystkie pewien wspólny mianownik. I do tego wspólnego mianownika możemy zaliczyć stosowanie przemocy lub jej groźba, wymierzone najczęściej przeciwko ludności cywilnej. Też to jak najbardziej tutaj jest do zastosowania. Wykorzystanie strachu, o tym będziemy, myślę, też mówić. Też obie te organizacje w tym, że tak powiem, przodują, nie tylko w wykorzystaniu strachu, ale też w propagacji tego strachu za pośrednictwem mediów. No i wreszcie ten ostatni punkt, bez którego nie możemy tak naprawdę mówić o terroryzmie, to jest pewna ideologia, cel polityczny, ideologiczny, który przyświeca tym właśnie działaniom. I w przypadku obu tych organizacji mamy z tym do czynienia. Ten cel ideologiczny może być bardzo różnie rozumiany. To może być cel, powiedziałabym, taki narodowo-wyzwoleńczy, to może być jakaś ideologia, czy to skrajnie prawicowa, czy to skrajnie lewicowa. Natomiast w przypadku obu tych organizacji, i wydaje mi się, że o tym może nie to, że zapominamy, ale to jest często pomijane, zwłaszcza w tych komunikatach medialnych ostatnimi czasy, to jest po prostu fundamentalizm religijny. I obie te organizacje mają tenże wspólny mianownik. To są organizacje fundamentalistyczne, islamskie, prowadzące świętą wojnę. I Hamas tak naprawdę zislamizował sprawę palestyńską.
która przestała być sprawą, powiedziałabym, uzyskania pewnej autonomii, suwerenności, być może w konsekwencji również niepodległego państwa. To jest sprawa uzyskania państwa islamskiego w najbardziej radykalnym wydaniu, gdzie nie ma mowy o żadnych wolnościach dla obywateli, gdzie nie ma mowy o żadnym poszanowaniu praw człowieka. Tak naprawdę w swej istocie porównałabym to do pewnego państwa islamskiego. Ja sobie przypominam, że kilka dni temu Hamas wydał taki komunikat, w którym powiedział, że atak na Izrael jest dopiero początkiem, a celem jest budowa kalifatu globalnego. Także to Hamas się tu pozycjonuje jako następca Al-Kaidy czy ISIS, prawda? Tak, dokładnie. Znaczy Hamas buduje na pewnych ruchach, które w ostatnich latach zyskały na sile. Natomiast też musimy chyba powiedzieć, że Hamas to nie jest organizacja nowa. Ona działa od lat 80. i już na samym początku swojej działalności ustawiła się na takich najbardziej radykalnych pozycjach. Najbardziej radykalnych pozycjach również islamistycznych, wzywając wręcz do ludobójstwa po prostu. W takim swoim dokumencie programowym, Karta Hamasu, no to Hamas wprost nawołuje, nie będziemy tutaj przytaczać postulatów z tej karty, natomiast wprost nawołuje po prostu do masowych morderstw i do anihilacji grupy narodowościowo-wyznaniowej. Pani doktor, czy to prawda, że korzenie Hamasu wyrastają z braci muzułmańskich, z takiego ruchu bardziej socjalno-politycznego niż... Dlaczego o to pytam? Bo na początku XXI wieku naukowcy wytyczyli tak zwaną cięciwę niestabilności, obejmującą państwa Afryki Bliskiego i Środkowego Wschodu, najbardziej narażonych na terroryzm. Dlaczego akurat te państwa stały się areną walki z terroryzmem, czy bazą terrorystyczną? Zanim odpowiem na to pytanie, powiedziałabym, że dodałabym do tej cięciwy jeszcze Azję Południową z państwami takimi jak Afganistan, Pakistan, ale i Indie, Sri Lanka, bo tutaj też widzimy cały czas rozwój wypadków niepokojący, tutaj tak powiedzmy w stopniu umiarkowanym. Natomiast to jest tak, że terroryzm żywi się niestabilnymi warunkami społeczno-ekonomicznymi. Więc tam, gdzie mamy do czynienia z kryzysami właśnie społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, tam żyzne podglebie dla radykalizacji i też żyzne podglebie do tego, żeby organizacje terrorystyczne, że tak powiem, postawiły nogę i zaczęły umacniać swoje pozycje, realizując swoje interesy tak naprawdę w wymiarze globalnym, bo terroryzm jest we współczesnym świecie zjawiskiem zglobalizowanym, tak jak pan redaktor powiedział, nawet Hamas już nie myśli tylko i wyłącznie o jakimś tam kalifacie na Bliskim Wschodzie, ale te ambicje rosną, tak? Najchętniej dla tych, że fundamentalistów islamskich, no najchętniej ustworzyliby po prostu globalny kalifat i tyle. Proszę bardzo. Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że w obrębie samych tych organizacji terrorystycznych i tych ruchów też jest wiele konfliktów. I to nie jest tak, że to jest monolit. Teraz odbiegliśmy troszkę od samej kwestii sprawy palestyńskiej, ale te organizacje też ze sobą rywalizują o wpływy, rywalizują o władzę, a także o pieniądze. Terroryzm jest niestety zajęciem lukratywnym. On jest bardzo blisko powiązany również ze zorganizowaną przestępczością, więc to... Mówimy o motywach ideologicznych, ale za nimi bardzo często idą po prostu motywy również takie czysto finansowe. Finansowe. Tak. To powróćmy, jeśli można, pani doktor, do relacji izraelsko-palestyńskich. Jest taki pogląd środowisk propalestyńskich, że atak Hamasu to jest takie dramatyczne, tragiczne, brutalne, ale jednak wołanie o zmianę sytuacji, w jakiej znajdują się Palestyńczycy. Czy tak można interpretować? No, nie zgadzam się z taką interpretacją. Co więcej, ja... Uważam, na podstawie informacji, analiz, danych, nie chcę tu wchodzić w rolę publicysty, ale uważam Hamas za największą przeszkodę
na drodze do pokojowego rozwiązania i na drodze do tego, żeby Palestyńczykom po prostu żyło się lepiej. To Hamas torpedował jakiekolwiek próby porozumienia pomiędzy władzami autonomii palestyńskiej a Izraelem. To Hamas okrzyknął Yasira Arafata zdrajcą. To Hamas występował przeciwko porozumieniom z Oslo. To Hamas doprowadził w konsekwencji do podziału autonomii palestyńskiej. I to Hamas wreszcie od 2006, czy może de facto 7 roku, rządząc aktywnie w Strefie Gazy, no nie zrobił praktycznie niczego, żeby poprawić byt ludności tam mieszkającej. Więc no, ciężko mi się zgodzić z taką właśnie interpretacją. A pytania Rebur, bo też propalestyńskie środowiska twierdzą, że właściwą przyczyną palestyńskiego terroryzmu jest polityka Izraela. Polityka Izraela wobec Palestyńczyków, szerzej Arabów, wyznawców islamu. Czy na ten temat, czy możemy to wyjaśnić? To jest bardzo oczywiście skomplikowane i takie kompleksowe zagadnienie. Ale jeżeli pan redaktor pozwoli, to na chwileczkę cofnę się do XX wieku i do lat, w których 60., końca lat 60., 70., w których organizacje palestyńskie, wówczas jeszcze pozbawione tego komponentu islamistycznego, powiedziałabym, komponentu dżihadu, zaczęły stosować terroryzm w celu nagłośnienia sprawy palestyńskiej w oczach międzynarodowej opinii publicznej. I takim, w cudzysłowie olbrzymie, kamieniem milowym w tej historii był zamach w Monachium z 1972 roku, kiedy podczas olimpiady palestyńscy terroryści z organizacji Czarny Wrzesień zaatakowali sportowców izraelskich. Wpierw wzięli ich jako zakładników, dwóch w ogóle od razu zabili, ale wzięli jako zakładników. Tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale w wyniku tej akcji zginęli wszyscy zakładnicy. Nie spełniono żadnych żądań i postulatów wysuwanych przez Czarny Wrzesień, ale po tym zamachu ta organizacja wydała oświadczenie, w którym napisała, że zamach był 100% sukcesem, porównywalnym z wymalowaniem nazwy Palestyna, teraz staram się to przypomnieć, jak to tam dokładnie brzmiało, porównywalnym z wymalowaniem nazwy Palestyna na górze widocznej z 4 stron świata. Ten zamach, ponieważ podczas olimpiady obecni byli dziennikarze z całego świata, którzy w momencie, kiedy cała ta sytuacja zakładnicza zaczęła mieć miejsce, zaczęli relacjonować te informacje, opinia publiczna dowiedziała się właściwie na całym świecie o sprawie palestyńskiej i to miało bardzo wiele konsekwencji. Wśród tych konsekwencji możemy wymienić to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych zaprosiła Yasira Arafata do, w 1974 roku on wygłosił jakieś słynne przemówienie tam właśnie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale też wpłynęła na dalszą radykalizację. Po zamachu w Monachium tysiące osób przystąpiło do organizacji terrorystycznych na przykład. O tym zapominamy. Więc w tym wymiarze propagandowym niestety terroryści odnieśli sukces. I teraz wracając do tego przemówienia Arafata, nie chcę tutaj przynudzać, ale wydaje mi się to naprawdę istotne. On powiedział w tym 1974 roku, gdzie Palestyńczycy stosowali już bardzo aktywnie zamachy terrorystyczne jako metodę walki politycznej, że jest pewna różnica pomiędzy terrorystą a tym, kto walczy o swoją wolność i że tego nie można zrównywać, bo to zależy od sprawy, o którą walczymy. W Centrum Badań nad Terroryzmem Kolegium Civitas mamy motto. I to motto brzmi: nie ma usprawiedliwionego terroryzmu. Może być słuszna sprawa, którą hańbi niewinnie przelana krew. I znowu, nie wchodząc w rolę publicysty, a jeżeli mamy organizację terrorystyczną, która dokonuje rzezi ludności cywilnej, łącznie z mordowaniem niemowląt, łącznie z tym, że później bezcześci zwłoki, łącznie z tym, że nagrywa ten atak i transmituje go w mediach społecznościowych, to jeżeli to nie jest terroryzmem, to co nim jest we współczesnym świecie? Całkowicie się z panią doktor zgadzam, że bestialstwo wykazane przez Hamas może być jakimkolwiek usprawiedliwieniem i po prostu ta organizacja pokazała, czym jest naprawdę. Natomiast nie ulega wątpliwości, przynajmniej dla mnie, że armia izraelska pokona
Hamas jako organizację pokona, no, prawdopodobnie zlikwiduje tysiące bojowników, natomiast co z ideologią? Bo wojną czy odwetem nie da się wykorzenić ideologii. A tak jak pani doktor wspominała, od 2007 roku Hamas rządzi Gazą i nie tylko rządzi, ale bez przerwy i też brutalnie indoktrynuje młode pokolenie Palestyńczyków, począwszy od dzieci, prawda? Pani prowadziła badania na ten temat i poprosiłbym o komentarz. Tak, i to jest... Niestety, Hamas jest bardzo wytrawnym graczem, jeśli idzie o propagandę i jeśli idzie o wykorzystanie mediów. I ta propaganda jest kierowana do różnych grup docelowych. Po wyborach, po tym jak Hamas wygrał wybory, zaczął mocno inwestować w różne przekazy medialne. To są lata 2007, 2008, 2009. Nie mamy jeszcze takiego rozwoju mediów społecznościowych, ale mamy już strony internetowe, więc powstają różne strony internetowe adresowane do różnych grup odbiorców. I te strony mają różne treści, różnią się zawartością, różnią się także językiem, w którym te treści są prezentowane. Więc Hamas utrzymuje strony na przykład w języku angielskim, w którym podkreśla cierpienia ludności cywilnej, tak? I pewne niesprawiedliwości dotyczące ludności cywilnej, bardzo konsekwentnie stosując słowo terroryzm i terroryści do określenia izraelskich sił zbrojnych. Na stronach w języku rosyjskim na przykład, skierowanych najprawdopodobniej do szeroko rozumianych państw Azji Centralnej, w których również są duże społeczności muzułmańskie, tam już mogliśmy znaleźć informacje, takie nawoływania, biogramy na przykład męczenników, czyli terrorystów, którzy na przykład dokonali zamachów samobójczych, zachęty do tego, żeby wesprzeć finansowo walkę. To samo było w tych mediach w języku francuskim, skierowanych najprawdopodobniej nie do mieszkańców Francji, choć może też, ale do krajów Magrebu. Więc oni to dobrze rozpoznali, to była strategia, zaplanowana strategia i strategia implementowana. To, co najbardziej było dla mnie takie uderzające, to jest to, w jaki sposób Hamas zaczął indoktrynować to najmłodsze pokolenie, o którym pan redaktor wspomniał, znaczy małe dzieci. I takim najbardziej obrazowym przykładem jest audycja, która nadawana była w telewizji Al-Aqsa w latach 2007-2009, pod nazwą Pionierzy Jutra. Moglibyśmy ją porównać do naszego Teleranka albo jakichś Piątków z Pankracją, jeżeli Państwo to pamiętacie. Tam występowała dziewczynka, która tutaj była takim moderatorem tej audycji, wraz z pluszowym bohaterem. I ten pluszowy bohater wyglądał, do złudzenia przypominał myszkę Miki amerykańską. Więc wyobraźcie sobie Państwo pluszową, sympatyczną myszkę Miki, która mówi do dzieci, że należy wkroczyć na drogę dżihadu. Najlepsze, co możecie, drogie dzieci, zrobić, to zostać terrorystami, samobójcami. Tam były dosłownie tego typu wezwania. To zostało nagłośnione i zaprotestował m.in. koncern Disneya wówczas przeciwko wykorzystaniu myszki Miki w takiej propagandzie. Więc dzieciom wyemitowano taki odcinek, w którym ten bohater, ten farfur cały, ginie z rąk oczywiście oprawców, jak to tam było określone, z Izraela. I to wcale nie znaczy, że zakończono tę audycję, czy jakaś refleksja nastąpiła. Nie. Farfur został zastąpiony kolejnym bohaterem. Tym razem to była taka pluszowa pszczółka, coś w rodzaju pszczółki Mai dużej, pluszowej, która kontynuowała to, co więcej. W tej swojej narracji mówiła: drogie dzieci, teraz musimy pomścić naszego farfura, którego żeśmy stracili. I to niestety nie jest śmieszne, bo to tak, ja fragmenty tych audycji analizuję na przykład z moimi studentami na zajęciach, no i oni zaczynają tam się chichotać, że o Jezu, no ale przecież to są totalne głupoty, jak to. Nie, to może dla nich, dla dorosłych ludzi, którzy to analizują, oczywiście, że oni by w tę propagandę nie uwierzyli. Ale jeżeli mamy małe dzieci, które rzeczywiście identyfikują się z bohaterami swojej ulubionej audycji, to być może właśnie wychowankowie Pionierów Jutra, podkreślam, nadawanych w tych latach 2007-2009, są wśród terrorystów, którzy dokonali ataków z 7 października. Więc ta propaganda niestety okazała się skuteczna.
Dlatego uważam, że naprawdę z terroryzmem nie wygramy tylko tymi środkami siłowymi, wywiadowczymi, nie wygramy z tą ideologią, o której pan redaktor wspomniał. Bez edukacji, bez inwestycji systemowej w edukację, nie chcę powiedzieć, że ta walka skazana jest na porażkę, jakoś tam sobie radzimy jednak, ale nie wyeliminujemy tego problemu długofalowo. No tak, bo chociażby Izrael zrównał Gazę z ziemią, ta idea przetrwa, niestety przetrwa, a z tego, o czym pani mówiła, wynika, że to pokoleniem młodych Palestyńczyków jest niesamowicie skażone agresją i przemocą, ale także wiarą w to, co robią, i to jest niebezpieczne. Tak, ale też myślę, że warto jest podkreślić, że Hamas to nie jest Palestyna. Bardzo też mam takie wrażenie, że dość często spotykam takie komunikaty różne i wypowiedzi, zwłaszcza w mediach, gdzie to się gdzieś zrównuje. Tak? Proszę pamiętać, że w obrębie samej Palestyny są najróżniejsze frakcje, które się ze sobą ścierają. To nie jest monolit. Ja nie wiem, czy Hamas by wygrał wybory teraz. Ale Hamas też nie staje do demokratycznej rywalizacji. To jest ten problem. Oni nie są zainteresowani demokracją, jakąś demokratyczną rywalizacją i takimi, powiedziałabym, normalnymi z naszego punktu widzenia standardami. Więc bardzo ciężko jest nam to ocenić, na ile te sympatie są silne. Natomiast wiemy, w jaki sposób sprawa palestyńska będzie teraz wykorzystywana szerzej w świecie. Nawet jeżeli sami Palestyńczycy, a myślę, że część z nich, ja też mam znajomych i z Palestyny, i z Izraela, rozumie, że tak naprawdę to są działania Hamasu, które doprowadziły do tych tragedii. Hamasu, który notabene używa Palestyńczyków jako żywe tarcze. Tak. No tak. I swoje wszystkie te siedziby, tak, tam gdzie się ukrywają, to jest dokładnie tam, gdzie jest najwięcej ludności cywilnej. Po to, żeby sprowokować Izrael, po to, żeby mieć ten, to jest po prostu straszne, że używamy takiego języka do określania tego, ale po to, żeby mieć treści medialne, które później będzie mógł dalej propagować. A Izrael swoją drogą dał się w to wciągnąć. Ale też czytałem wczoraj w jednej z gazet codziennych Izraela, albo Jerusalem Post, albo Times of Israel, wypowiedź jednego z przywódców Hamasu, który mówi, że my nie jesteśmy od chronienia Palestyńczyków. My jesteśmy od ochrony członków organizacji, natomiast Palestyńczykami powinno się zająć ONZ, Izrael i Egipt. Dla mnie było to wstrząsające, jak można poświęcać istnienia ludzkie celom politycznym czy ideologicznym. Cynizm, bezwzględność. To jest w ogóle, bo wydaje mi się, że my robimy ten błąd, że staramy się nasze jakieś normy i wartości moralne przykładać do takich organizacji jak Hamas, które, a przypominam, że nazwa pełna Hamasu, to jest Islamski Ruch Oporu. To jest po prostu organizacja dżihadystyczna. To są fundamentaliści religijni, dla których życie ludzkie się po prostu nie liczy. Tak? Cywilne ofiary tego konfliktu to są może męczennicy za sprawę, w najlepszym przypadku, dla terrorystów. Pani doktor, od kilku lat przy pomocy czy pośrednictwie amerykańskiej dyplomacji Izraelowi udało się znormalizować stosunki ze światem arabskim, tą częścią chyba bardziej sunnicką niż szyicką. I to jest polityka państwowa. Natomiast chciałem zapytać o inną sprawę. O nastroje arabskiej ulicy w wyniku ataku Hamasu. Czy możemy je tak jakby, może nie sprecyzować, tylko naświetlić, a chodzi mi o to, że ludność arabska, czy szerzej wyznawcy islamu są wzburzeni tym, co się stało i nawet nie mając organizacyjnych powiązań z terrorystami,
czy mogą dopuszczać się spontanicznych aktów przemocy i sygnalizujących niezadowolenie z działań Izraela, Stanów Zjednoczonych czy też ONZ? Niestety tak. Widzimy wzrost nastrojów antyizraelskich, antyamerykańskich, czy szerzej antyzachód, tak, szeroko rozumiane, w krajach arabskich, ale nie tylko w krajach arabskich, przecież też w Azji Południowo-Wschodniej chociażby, w której też są państwa muzułmańskie i w tym i najliczniejsze państwo muzułmańskie na świecie, czyli Indonezja. Chociaż tutaj wydaje mi się, że w Indonezji tutaj te nastroje są troszkę bardziej umiarkowane, ale w Malezji mieliśmy do czynienia z ogromnymi wiecami poparcia, nawet nie tyle dla sprawy palestyńskiej, co dla Hamasu. To w ogóle wydaje mi się w najlepszym przypadku dość nieprzemyślaną taktyką. Ale tak, jest to wykorzystywane i będzie to też wykorzystywane do podsycania tej nienawiści. Bo też we współczesnym świecie, gdzie tych osi konfliktu jest tyle, tak, i mamy tyle punktów zapalnych teraz, frontów, że tak powiem, otworzonych, też musimy pamiętać o tym, że są państwa zainteresowane tym, żeby destabilizować i to nie tylko kraje arabskie, bo przecież obserwujemy to już w Europie, tak, te demonstracje, ta agresja, nie tylko agresja werbalna, zaczyna się też w krajach Zachodu. Tyle, że to jest agresja, która jest na rękę Hamasowi. Tak? To jest dokładnie to, o co im chodziło. Wydaje mi się, że Hamas sobie doskonale zdawał sprawę z tego, że poprzez ten atak wciągnie Izrael tak jakby na swoją połowę boiska i zmusi do reakcji bardzo ostrej. Im ostrzejsza ta reakcja, tym dla Hamasu lepiej, właśnie dlatego, że może to wykorzystać, właśnie dlatego, że może bić w ten bębenek nastrojów antyizraelskich w różnych punktach świata. Już słyszymy, że najróżniejsze organizacje terrorystyczne jakby starają się podpiąć pod to, tak? Nawołują do obrony Palestyńczyków, tak jak, prawda, oni to rozumieją w tym duchu dżihadu. I obawiam się, że to będzie taki kolejny motyw przewodni działań terrorystycznych w kolejnych latach. I teraz tak, z jednej strony to są organizacje terrorystyczne, które będą nawoływały do tego, żeby w cudzysłowie pomścić, a z drugiej strony to są właśnie obywatele, również państw Unii Europejskiej przecież, którzy obserwując często jednostronną narrację, odczuwają złość, radykalizują się i może dojść niestety do aktów przemocy, aktów terroryzmu po prostu, spowodowanych bezpośrednio tym motywem. Od nas zależy, czy temu będziemy potrafili przeciwdziałać. A więc właśnie, pani doktor, kilka dni po agresji na Izrael, po zamachu, w Europie tysiące ludzi wyszły na ulicę. To się szybko zamieniło w burdy i taką eskalację z antysemickimi hasłami, antyizraelskimi, ale także celującymi w nasze wartości, w wartości demokratyczne. Tyle, że Europa po raz kolejny żyje w strachu, dlatego że nie ma wspólnej polityki antyterrorystycznej. No i jesteśmy zagrożeni nieprzemyślanymi krokami imigracyjnymi też z obcego nam kręgu kulturowego. To jak możemy się bronić w takiej konkretnej sytuacji, jaką pani opisała, zarysowała, przed fundamentalizmem i terroryzmem? Znaczy, to nie jest tak, że Europa zupełnie jest tutaj bezbronna, to po pierwsze chciałabym powiedzieć. Jednak to bezpieczeństwo w kontekście terroryzmu jest ważnym punktem nie tylko namysłu, ale też bardzo konkretnych działań Unii Europejskiej. Mamy dyrektywę, mamy agendę kontrterrorystyczną Unii Europejskiej, gdzie są zdefiniowane takie cztery główne filary, można by powiedzieć, tejże strategii, zaczynając od tego, że musimy rozpoznawać, musimy zapobiegać, chronić i tym czwartym jest odpowiadać. I w ramach tej czwartej, zwłaszcza w ramach tego czwartego filaru, mamy tutaj też platformę współpracy jednostek kontrterrorystycznych z różnych krajów Unii Europejskiej. Więc ta współpraca akurat, jeśli idzie o Unię Europejską i
kontr, czy szerzej rozumiany antyterroryzm, istnieje, co więcej, dość dobrze się rozwija i dane choćby statystyczne pokazują na to, że działa, bo jednak liczby aresztowań rosną, liczby zamachów przynajmniej w ostatnich latach malały. Obawiam się, że konflikt na Bliskim Wschodzie na nowo może jakby rozniecić ten ogień terroryzmu w Europie po prostu, tak, nie tylko w Europie Zachodniej. I teraz tak, jak przeciwdziałać? Oprócz tych mechanizmów, które już są wypracowane i którymi działamy i w ramach których działamy, ponieważ terroryzm jest zjawiskiem globalnym, to sama Unia Europejska sobie z nim nie poradzi. Możemy mieć najlepsze mechanizmy koordynacji działań pomiędzy państwami członkowskimi i naprawdę najwspanialsze strategie i punkty, które są adekwatne do tego zagrożenia, ale bez szerzej rozumianej współpracy międzynarodowej z tym zagrożeniem sobie po prostu nie poradzimy. Zresztą tak samo jest, jeśli idzie o kwestie migracyjne. Tak? Tutaj współpraca międzynarodowa to jest klucz. Ale druga rzecz, która wydaje mi się, i to powtarzam do znudzenia, fundamentalna, naprawdę jest edukacja. Ja wiem, że to nie jest tak, że ten zwrot z inwestycji w edukację następuje od razu, ale my po prostu musimy ten wysiłek podjąć i to nie może być edukacja tylko i wyłącznie do właśnie obywateli Unii Europejskiej, ale też musimy spróbować wyjść na zewnątrz z tym naszym przekazem. I mi nie chodzi o propagandę, tak, czy jakieś tutaj polityczne komunikaty, ale ja naprawdę nie sądzę, żeby ludzie, którzy demonstrują prohamasowsko, choćby w Polsce, nie są muzułmanami, mieli świadomość tego, że Hamas to jest organizacja dżihadystyczna, tak, w swojej istocie. Czyli skierowana także przeciwko jest nim. Jest skierowana przeciwko nim, dokładnie. Jest skierowana przeciwko wszystkim nam, tak, naszym wartościom, naszemu stylowi życia. Więc tutaj powtórzę raz jeszcze. Edukacja wydaje mi się absolutnie kluczowa, żebyśmy mogli sami się bronić, tak, budować tą odporność społeczną na propagandę, bo... Czyli oddzielamy jednym słowem Hamas od sprawy palestyńskiej na przykład, która się kojarzy z Hamasem obecnie, tym protestującym. A pani doktor, a czy nie lepiej zainwestować właśnie w źródła zagrożeń, czyli rozwój społeczny, rozwój ekonomiczny, edukacyjny właśnie w państwach tej cięciwej niestabilności? Tak, w pełni się zgadzam. Tutaj ta inwestycja jest wręcz konieczna, tylko że mam takie wrażenie, że w swoich tutaj wysiłkach pomocowych państwa Zachodu często popełniają pewien błąd polegający na tym, że te środki pomocowe nie do końca trafiają tam, po pierwsze, gdzie powinny trafić. Zresztą mieliśmy te przykłady, widzimy to też w przypadku Gazy, że część ze środków pomocowych trafiała bezpośrednio do Hamasu i prawdopodobnie finansowała po prostu zakup broni, bynajmniej nie żywności na przykład dla Palestyńczyków. Ale po drugie, musimy włączyć po prostu ludność tych krajów, tak? To oni są gospodarzami u siebie, to oni muszą być włączeni. Mam takie wrażenie niestety, że u nas gdzieś tam cały czas, może nie u nas w Polsce, ale gdzieś na szczytach organizacji różnych międzynarodowych dominuje takie postkolonialne myślenie, że my to lepiej ułożymy, bo my wiemy lepiej. No nie, bez włączenia ludzi, którzy naprawdę tam mieszkają, bez włączenia społeczności lokalnych, bardzo ciężko będzie wypracować takie rozwiązanie, które będzie stabilne, które ludzie tam mieszkający po prostu uznają za własne, ale nie dlatego, że my ich przekonamy do tego, żeby je uznali za własne, tylko dlatego, że damy oni będą możliwość włączeni w cały ten proces. Tak? Ale to nie jest tak, że my stworzymy kwadraturę koła, bo dopóki nie zniszczymy organizacji terrorystycznych, nie włączymy społeczności lokalnych zastraszanych przez te organizacje. Czy jest jakieś rozwiązanie, które umożliwiłoby edukowanie, ale też włączanie właśnie społeczności lokalnych? Myślę, że my tutaj w trakcie tej audycji tego rozwiązania nie wypracujemy zapewne. Jasne, oczywiście. Więc to jest duży i trudny temat, ale podam jeden przykład.
To jest przykład Nigerii i organizacji Boko Haram, która też islamistyczna organizacja, która zwłaszcza północ Nigerii mocno destabilizuje i w pewnym momencie, tutaj w olbrzymim skrócie mówiąc, rząd nigeryjski we współpracy z ekspertami, którzy to zaproponowali, prowadząc po prostu badania wśród społeczności lokalnych, włączył właśnie ludzi mieszkających w tych wioskach, które są na tej pierwszej, że tak powiem, linii ognia, w takie działania szeroko oczywiście rozumiane, antyterrorystyczne. Informowanie o tym, tak, co się dzieje, rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń. Nie udało się jeszcze przynajmniej tego oczywiście całego problemu wyeliminować, ale już widać jakieś zwiastuny, że to przynosi po prostu dobre efekty. I wydaje mi się, że tutaj w przypadku Bliskiego Wschodu też musimy chociaż spróbować, tak? I te dźwignie trzeba przykładać w różnych miejscach jednocześnie. Znaczy, w tym wypadku, jak wiemy, wspominaliśmy na początku audycji o Hezbollahu, na przykład w naszym najbardziej żywotnym interesie powinno być to, żeby ustabilizować sytuację w Libanie. Na przykład. Tak, żeby Liban mógł sobie poradzić z Hezbollahem, wspieranym przez Iran i tak dalej. To jest mozaika oczywiście i bardzo skomplikowany problem i zagadnienie, ale jak nic nie będziemy robić, tylko narzekać, to sobie z tym nie poradzimy, tak? Więc wydaje mi się, że tutaj też warto byłoby do tego procesu takiego decyzyjnego naprawdę włączać ekspertów z różnych części świata też, którzy mają często różne perspektywy na pewne problemy i zagadnienia i naprawdę można wypracować jakieś możliwe scenariusze dalszego działania. Pani doktor, bardzo Pani dziękuję za wyjaśnienia, które zawierają... Największa wartość to ukazanie przekrojowo tematu, tak żeby nasi widzowie mogli też zastanowić się i spojrzeć Pani wzrokiem, że tak powiem, na terroryzm, który jest daleko szerszym problemem niż tylko zamachy, bo to tylko wieńczy dzieło. Dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję państwu i przypomnę, że naszym gościem była pani doktor Katarzyna Maniszewska, prorektorka renomowanej uczelni Collegium Civitas, a także jedna z najlepszych ekspertek w kraju do spraw przeciwdziałania terroryzmowi. Do widzenia.